obserwujemy tego chłopaka Boya, który jest wiecznie zakręcony, który ma taki ADHD, gdzieś go nosi, cały czas jest pod wpływem jakichś używek różnych, no już bym nie dookreślał jakich, ale które powodują w nim taką nadpobudliwość nerwową, zakręcenie i taką, że go cały czas nosi, że jest na speedzie 24 godziny na dobę. Zawsze czerpie z siebie, w sensie ze swojej wyobraźni i z wrażliwości, no bo po to mamy, żeby korzystać z jakichś warsztatowych rzeczy, ale no, żeby sięgać i wymyśleć sobie gdzieś. Ja jestem też aktorem intuicyjnym. Nie potrafię tylko sobie wymyślić czegoś, tylko muszę spróbować po to, żeby na błędach się wyłożyć i dojść do jakiegoś skutku, a czasami może nie dojść, a może później szybciej, czasami wolniej. Zawsze korzystam, no, czyli, ale również z obserwacji, no bo zawsze się korzysta z tego, co się widziało, czy w filmie, czy na ulicy, czy w ogóle, czy na imprezach, w ogóle życie, no, po prostu życie. Koniec jest dość zaskakujący, ponieważ no, wszystko, co tam zbudujemy w trakcie przedstawienia, wierzę, że tak będzie, bo jesteśmy teraz na takim etapie, że tak powiem, składania tego, co zrobiliśmy sobie na sali prób, a jeszcze wrócimy na salę prób, no mamy teraz trochę scenę, więc musimy to wykorzystać. Więc to się jeszcze wszystko otwiera, jeszcze może się dużo zmienić. No, ja jestem taki elastyczny, nie przywiązuję się do pewnej rzeczy, ponieważ wiem, że zawsze może coś wylecieć, coś można dodać, a nawet w dniu premiery zdarzało się, że leciała scena czy sceny, czy zmieniano finał, więc już teraz mam z racji jakiegoś doświadczenia, patrzę na to z dystansem i tylko jestem taki chłonny na to, co się dzieje i do ostatniej chwili, kiedy co tam reżyser jest w głowie, albo co w nas się zadzieje. Wszystkich wielbicieli teatru, ale nie tylko teatru dramatycznego i sceny na Woli, ale przede wszystkim tych, bardzo, bardzo mocno i szczerze zapraszam na naszą premierę lub na inne przedstawienia zaraz po. 15 czerwca premiera 2013. Teatr dramatyczny, scena na Woli. Będzie dużo emocji. Chcę wierzyć, że tych najczystszych. I zrobimy wszystko, żeby się Państwo nie nudzili.